Dziś na
Mam nadzieję, że wszyscy wskazują, podjęliśmy się w tej sprawie, a w innym sprawie, w którym jest
Sukni z nadgórników, którzy zostaną więzieni stopami równe na Dolnym Śląsku. Ile sukcesów zdecydowała, że posłowie będą dalej pracować nad tym zapisem. Ponad chwilę się przygotowują do Sejmu, jest tutaj jeszcze świeżo dowodzony i uszkolenia systemu podatkowego. Chodzi o to, aby zwiększyć ściągalność podatku VAT i wzmocnić ten sposób budżetu. Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Rekreacji Rozwój Zajadarki Zieliński na posiedzeniu komisji wskazywał, że zmienione przepisy pozwolą uprościć procedurę przyznawania środków, sprawiając jednocześnie, że będzie ona tańsza i szybsza. Podstawową zmianą było przeniesienie wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych ze starostów na wojewodów. Skąd ta zmiana? Przede wszystkim wnioski są składane do jednego organu, czyli decyzje o przyznaniu stałego pobytu, jak i decyzje o przyznaniu takich świadczeń. Wydaje ten sam organ, czyli zyskujemy nad tym w tym momencie możliwość kontroli. No bo istniała taka obawa, że mogą osoby, które będą zyskiwały stały pobyt, będą mogły składać takie wnioski do 30 starostów. Karta Polaka przyznawana jest osobą polskiego pochodzenia z Niemcy w 15 krajach powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Poprzednia nowelizacja ustawy zakłada ułatwienia dla posiadaczy karty posiedzenia się w Polsce i ubiegania się o polskie obywatelstwo. Obecna nowelizacja ustawy stoi się o 15 listopada. Podała komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Komisja zaproponowałaby niektóre wydatki w unijnych krajach. Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu efektywności energetycznej na 2030 rok do 30%. Oznaczać to będzie większy niż planowany wysiłek państw członkowskich, aby ograniczyć zużycie energii. Wierząc na podniesienie unijnych celów, które znalazły się w propozycji Komisji Europejskiej, jest zawieszenie ustalone na szczycie klimatycznym w 2014 roku. Wówczas tam przywódcy państw i rządów zgodzili się, aby cel efektywności ustalić na poziomie co najmniej 27%. Komisja Europejska przedłużyła okres po 2020 roku wymogu zwiększenia oszczędności energii elektrycznej przez producentów i dostawców o 1,5% co roku. Unia Europejska realizuje własną politykę klimatyczną, zauważa to w osobie, że to zmieni w Kuźmiu. Konieczność ogrzewania zimą i chłodzenia leczem odpowiada za około 40% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej. Hiszpańska policja otrzymała przed mandatem groźnego wizytysta, poinformowała MSZ Hiszpanii. Marokańczyk za pośrednictwem internetu werbował sympatyków tzw. państwa islamskiego, gotowych ich rzeczywiście w celach samobójczych na lokalne społeczeństwo.
Donald Trump zapowiada odejście z biznesu. Chce w pełni skoncentrować się na prezydenturze i uniknąć ewentualnego konfliktu interesów w przyszłości. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych napisał na Twitterze, że 15 grudnia zorganizuje w tej sprawie w Nowym Jorku konferencję prasową. Zadeklarował, że będzie na nim mówił o całkowitym wycofaniu się ze swojej działalności biznesowej. Mamy nie wystarczyć z dziećmi, które przejmą kierowanie kopiowami. Jak wyjaśnił, chce się skupić na prezydenturze i na przyniesieniu Ameryki znowu wielką. Poinformował też, że przygotowywane są dokumenty, z których zostanie całkowicie odsunięty od operacji biznesowych. Miliarder reprezentujący Partię Republikańską pokonał w wyborach prezydenckich kandydatkę demokratów, byłą sekretarz stanu i pierwszą damę Hillary Clinton. Donald Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta 20 stycznia przyszłego roku. Majątek Trumpa jest szacowany na około 4 miliardy dolarów. Takiego majątku przyszły prezydent USA dorobił się m.in. na działalności w branży nieruchomości. Papież Franciszek wezwał do modlitwy za ofiary poniedziałkowej katastrofy lotniczej. W tych modlitwach reprezentantka Antyparowicz powiedziała, że to jest pomieszanie wszystkiego. A przecież Bóg nie chce, żeby modlono się do Niego tak, jak ludzie chcą, tylko tak, jak Bóg sobie życzy, co jest oczywiste. A więc modlitwa nie może się powtarzać, słowa nie mogą się powtarzać, na pokaz nie może być, wielomówność, długie modlitwy, no to wiadomo, że jak nie ma tych uczuć prawdziwych do Pana Boga, żeby czcić Jahwe, Stwórcę Prawdziwego, no to takie różne pokusy szatańskie będą, żeby te modlitwy były długie, powtarzały się, były podobne do modlitw innych pogańskich i tu jest ten błąd. My mamy czcić Boga w taki sposób, jak On sobie tego życzy, jak On sobie tego chce. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Nie pod pretekstem, że co innego mówimy, a o co innego nam chodzi. Tak jak Mareczek. Tutaj już wczoraj zaczął narzekać, że głodny jest. Ja mówię, albo coś mamy do roboty, coś do zrobienia w internecie, albo ty jesteś głodny, bo potem pod pretekstem to jeszcze inne rzeczy będziesz chcieć. Cała Warszawa, wszyscy żebracy są głodni. Jak będą siedzieć pod kościołem, to co będą mieć? Teraz po 20, po 30 groszy dają. I Anita też, no bo żebracy się nie odzywają. I wczoraj się nie odzywali, dzisiaj się nie odzywali. Anita siedzi cicho i co tam, po 20, 30 groszy. To jest nic.
dalej, więc to jest jeszcze sprawa ciągle aktualna. To nie jest tak, że już wszystko zostało zbudowane, zrobione, wyremontowane. Parafie działające w byłym Związku Radzieckim są też zaangażowane w pomoc humanitarną, a także dzieciom i młodzieży. Tworzone są między innymi świetlice środowiskowe. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 0 stopni na krańcach wschodnich, 2-6 w centrum do 8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W górach jak w porywach do 110 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Doktor Michał Lewiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Taki powinien być magnez. Dlaczego tak wiele kolek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witamina. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocji samopakowaniu otrzymasz kod na audiobook z kolekcji na audiobook.pl. O swoich perspektywach twierdzi, że może powtórzyć sukces Trumpa na Niwie Austriackiej. Wszędzie tam, gdzie elity dystansują się od wyborców, będą w wyborach pozbawione władzy. Polski Radio 24, Krzysztof Grzybowski, Stanach Zjednoczonych, pan Marek Szmiejczyk, ma miesięcznik Krowa Technika Wojskowej, portale dziennik.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mówić o współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Rolls-Royce i od razu pierwsze sprostowanie, które chyba trzeba uczynić. Nie będzie o ekskluzywnych limuzynach, będzie o tej drugiej części grupy Rolls-Royce, która zajmuje się trochę innymi tematami. Zapewne wiele osób, które mają się doskonale trochę żale, Samo zawsze w polityce. Myślę, że fajnie było, jakby w naszym kraju powstawały super limuzyny, ale tutaj mówimy o tym drugim członku, który jest równie ważny. Tym nawet nie chodzi tylko o kwestie obronności, ale generalnie o kwestie zbudowania pewnego potencjału przemysłowego, zaawansowanego bardzo. I połączenie tego tutaj z naszym przemysłem. Co Polska Grupa Zbrojeniowa może na tej współpracy zyskać? To raz. Dwa. W jakich dziedzinach ta współpraca rzeczywiście zaczyna wyglądać już jakoś na konkretnie obowiązującą? Znaczy jeszcze jedną rzecz odstrzyknę, bo to jest na razie takie porozumienie ramowe, czyli to jest bardzo takie ogólne. No takich porozumień podpisało się bardzo dużo w ostatnim czasie, także wcześniej, że tutaj jeszcze do tych szczegółów, to jeszcze myślę, że całkiem mamy daleko. Myślę, że sama Polska Grupa Zbrojeniowa też czeka na decyzję na przykład resortu obrony, co kupujemy, jak szybko i kto to będzie realizował. No, ale to jest pierwsza kwestia, którą pan niechcący poruszył. Chodzi tylko o kupowanie pewnych rzeczy od grupy Rolls-Royce. To jest też o współpracę przy unowocześnianiu pewnych rozwiązań zbrojeniowych, skoro Polska Grupa Zbrojeniowa o wspólnych badaniach, o wspólnych inwestycjach. Jakby to mogło wyglądać? W przypadku Polskiej Grupy Zbrojeniowej jeszcze dochodzi ten element, że nasze spółki chcą nie tylko sprzedawać dla polskiego resortu obrony, ale też chcą znaleźć nowe możliwości ekspansji, tak to nazwijmy. I tutaj ten rynek cywilny jest na pewno zawsze dużo bogatszy. Natomiast tutaj to nie chodzi tylko o to, żeby podpisać porozumienie związane z tym, że coś chcemy kupić w firmie Rolls-Royce. Tak naprawdę to jest też cały holding. Ponieważ my z niektórymi elementami, na przykład niemiecką MTU, producentem silników Diesla, już dzisiaj bardzo współpracujemy. Te silniki są na przykład w czołgach Leopard 2, te silniki są montowane w ciężarówkach JEŚ, więc można powiedzieć, że to jest nawet rodzina silników wskazana przez Wojsko Polskie jako te, którego chcemy posiadać i rozwijać. Nie bez powodu tam w tych komunikatach, czy firm, które zostały wskazane do współpracy z Rolls-Royce'em, jest tylko są na przykład wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu. To właśnie tam kilka lat temu zdecydowano, że będzie takie centrum silnikowe, czyli te centrum obsługowe. Tam ci inżynierowie mają budować pewien zasób wiedzy, związany oczywiście przede wszystkim z obsługą tego typu silników, z obsługą, z serwisowaniem, remontami. Natomiast Rolls-Royce to jest właściciel i ten właściciel, oprócz właśnie tych silników diesla, rozporządza jeszcze takimi maszynami, w swoim portfolio takie produkty jak na przykład
silniki gazowe, turbiny gazowe, ogromne silniki, które są instalowane zarówno w elektrociepłowniach, jak i na okrętach, a pojawia się stocznia remontowa. Tak, na przykład stocznia Nauta, ponieważ nawet wczoraj była rocznica odtworzenia, 98. odtworzenia marynarki wojennej. Pan prezydent mówił o tym, że marynarka wojenna jest w kiepskim na obecnie stanie. My cały czas czekamy, my, a przede wszystkim marynarze czekają na uruchomienie tych programów związanych z nowymi okrętami. No to trochę idzie niestety opornie, a jednym z ważnych elementów każdego okrętu, każdego programu są kwestie jednostek napędowych, integracji tego w ramach całego okrętu. Więc tutaj może nie chodzi tylko o to, że nauka miałaby budować te silniki, bo to myślę, że nie byłoby raczej ekonomiczne, pod względem ekonomicznym opłacalne, natomiast na pewno ta wiedza, jak najlepiej wykorzystać tego typu rozwiązania, czyli ewentualnie byśmy chcieli to zastosować, ja tu powiem o takich dwóch kryptonimach. W sprawie Brabantu pełnił ważną rolę w prokuraturze generalnej. To kolejna osoba związana z prokuratorskim postępowaniem w sprawie Amber Gold, którą przesłuchuje Sejmowa Komisja. Na kary kilkumiesięcznego więzienia z zawieszeniem zostali skazani trzej pracownicy Air France. Rok temu uczestniczyli w zebraniu Rady Zakładowej, które skończyło się atakiem na dyrektorów firmy i zdarciem z nich koszul. Do grona skazanych ocenia wyroki jako skandaliczne, a pełnomocnicy Air France uważają je za sprawiedliwe. Związane z energetyką. Informacje kulturalne. Filip Kakuszy, zapraszam. Jerzy Sztur debiutuje w operze. Znany aktor podjął się reżyserii Don Pasquale Donizettiego na deskach opery krakowskiej. Zorientowałem się, że jeżeli biorę na warsztat operę włoską, no to rozumiem tekst, bo znam ten język i wiem, w którym miejscu są śpiewacy. Nie muszę patrzeć w partytury, prawda? Więc tu mam przewagę trochę, także wiedziałem, że mogę się obracać w kręgu opery włoskiej, opery takiej, którą kocham również, czyli bogactwem kostiumów działającym na widza. Nigdy bym się nie wziął za repertuar operowy współczesny. W roli doktora Malatesty wystąpi światowej sławy baryton Mariusz Kwiecień i jedną z ról zagra także sam Jerzy Sztur. Premiera Don Pasquale pod dyrekcją muzyczną Tomasza Tokarczyka już w piątek, 2 grudnia w Operze Krakowskiej, a po 14.40 Jerzy Sztur w audycji krakowskiej Przedmieście opowie Łukaszowi Wojtusikowi o przygotowaniach do spektaklu. Do 5 marca w Muzeum Miasta Łodzi można oglądać wystawę Bracia Hirschenbergowie w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Na pierwszą od ponad 80 lat monograficzną ekspozycję Samuela, Leona i Henryka Hirschenbergów złożyło się w sumie 100 prac związanych z różnymi formami działania artystów. Jutro w kinie pod Baranami w Krakowie rusza 17. Festiwal Filmu Niemego. Motorem przewodnim tegorocznej edycji są podróże w przestrzeni i czasie. W programie filmy sprzed prawie 100 lat, do których muzykę na żywo zagrają m.in. duet Tropę, gitarzystka Urszula Stosio razem z Marcinem Pokorskim oraz DJ i producent muzyczny Kixner. Festiwal potrwa do niedzieli. Paula Hawkins, autorka bestsellerowej Dziewczyny z pociągu, zapowiada swoją nową książkę. Powieść zatytułowana Into the Water ma opowiadać o dwóch siostrach i ich rodzinnych sekretach i ukaże się na Wyspach na początku maja. Poprzednia książka Hawkins sprzedała się w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie. A kolejne informacje Radia Tok FM o 14.40. Pogoda. Do końca dnia prawie w całym kraju sporo chmur, niewykluczony deszcz ze śniegiem lub śnieg. 1 stopień mrozu jest w Łodzi i Białymstoku, w Lublinie, Warszawie i Katowicach 0, w Krakowie i Bydgoszczy 1 stopień na plusie, w Rzeszowie 2, we Wrocławiu 4, a w Gdańsku i w Szczecinie 5 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Potentatów światowych wymusi to, żeby tam właśnie jak Pani Szewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli o czymś, co w zasadzie miało stanowić wzmocnienie tych służb granicznych europejskich, a także w pewnym sensie unifikację na skalę Unii Europejskiej.
miało też wzmocnić Frontex, a czy rzeczywiście wzmocniło? Na pewno w pewnym sensie wzmocniło, a właściwie wzmocnić ma do 2020 roku pod względem ilościowym, dlatego że podwoi się rozmiar agencji, będziemy mieć 2 razy więcej pracowników i będziemy mieć 2 razy większy budżet agencji, czyli więcej pieniędzy na ochronę granic. Natomiast jakby ta zmiana ilościowa jest kwintesencją tej zmiany, której doświadczyliśmy wraz z tą reformą, dlatego że jeśli chodzi o jakość, czyli kwestie uprawnień agencji, to one w gruncie rzeczy nie zmieniają się tak bardzo, dlatego że agencja nadal pozostanie elementem wspierania państw członkowskich i na nich przede wszystkim ciąży obowiązek ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W związku z tym agencja będzie wspierać je w sytuacjach kryzysowych, natomiast nie zastąpi ich co do zasady, dlatego że nie będzie miała uprawnień do interwencji, jeśli państwo się temu sprzeciwi. Inauguracja działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej nastąpiła całkiem niedawno i teraz pytanie oczywiście, czy ta struktura ma szansę ewoluowania w jakimś określonym kierunku, czy ona tak będzie funkcjonowała trochę właśnie na zasadzie wzmocnienia czegoś, co już jest, z jego właściwie wszystkimi niedociągnięcia. Przede wszystkim warto powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia ze zmianą nazwy agencji, tej oficjalnej przynajmniej, bo obiegową pozostaje nadal Frontex i mamy w nazwie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, co by sugerowało w takim potocznym być może rozumieniu, że faktycznie mamy coś takiego jak trwałą, stałą Europejską Straż Przybrzeżną. I to jest dość złudne, dlatego że tak jak powiedziałam, to jest element wspierania nadal służb państw członkowskich, a nie element, który je zastępuje. W związku z tym nie możemy mówić o jakby trwałej, stałej Straży Granicznej w takim sensie strażników, którzy w sposób permanentny stoją europejskich, którzy strzegą tych granic. Wydaje mi się, że tej zmiany nie będzie, bo dyskusja tak naprawdę toczy się od 15 lat na temat tego, czy to powinna być faktycznie stricte europejska ponadnarodowa straż, czy też wsparcie dla służb państw członkowskich i nie ma zgody państw członkowskich na tę jakościową zmianę i wydaje się, że nie będzie takiej, mimo kryzysu migracyjnego, którego doświadczamy. Natomiast warto, aby temu towarzyszyły w związku z tym środki, które mają wzmocnić te krajowe służby, dlatego że przypadek zwłaszcza Grecji zeszłoroczny pokazał, że od nich w gruncie rzeczy w dużej mierze zależy bezpieczeństwo całej Europy, całego systemu Schengen. Jeżeli systemy krajowe nie działają, to narażają na bezpieczeństwo cały system Schengen. A gdyby się zastanowić nad tym właściwie, co było impulsem do tego, żeby się zająć Frontexem i w pewnym sensie go przetworzyć w coś, co w zasadzie jest Frontexem PiS, to dlaczego tak jest? Znaczy, Frontex jest tak naprawdę reformowany przy okazji już wielokrotnie przeszedł reformę i również w 2011 roku po tym pierwszym kryzysie migracyjnym również przeszedł reformę. Zresztą kierunek był zbliżony. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę... No dobrze, a gdyby się zastanowić nad tymi reformami, to znaczy to w którą stronę to zmierza długofalowo, czy to jest jakiś trend, bo mówi pani, że przechodził reformę i przechodził reformę, a właściwie tkwi w tej samej postaci. Zwiększa się, jest, rośnie w siłę pod tym względem, że faktycznie rosną jego przede wszystkim zasoby. Dlatego, że no, podwoi się, tak jak powiedziałam, jego budżet i personel, co przełoży się najprawdopodobniej na efektywność. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, nie tylko o to chodzi. Chodzi również o uprawnienia. Tutaj też mamy do czynienia z pewną korektą uprawnień, które wynikają z tych niedociągnięć zaobserwowanych podczas kryzysu. Czyli na przykład, i tutaj bardzo istotną sprawą jest kwestia inicjatywy Frontexu do podejmowania działań. Wcześniej musiał on czekać na zaproszenie państw, teraz może eskalować problem i inicjować działania, co nie zmienia faktu, że nie może ich wymusić ostatecznie, czyli no, może podejmować ten problem, może nawoływać państwo do działania, czyli jakieś tam mechanizmy eskalowania problemu się zwiększają, natomiast nie ma tego elementu wymuszania. Co ciekawe, może też działać w państwach nienależących do Unii Europejskiej i to jest wyjście naprzeciw wyzwaniom, które na szlaku bałkańskim zaistniały i w ramach tej współpracy z państwami bałkańskimi
i w 2015 roku się pojawiły. Także pewna korekta uprawnień jest. Natomiast jeśli mamy powiedzieć szczerze, moim zdaniem ta reforma jest nie za, w tym kształcie nie, nie zabezpieczy nas przed kolejnym kryzysem. Przynajmniej tylko i wyłącznie ta reforma nie zabezpieczy nas przed kryzysem, dlatego że szereg elementów, które już istniały wcześniej, czyli na przykład groźba zamknięcia granic przez inne państwa wewnątrz strefy Schengen, jako sankcja dla państwa frontowego, które zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie, ona została już wprowadzona po kryzysie 2011 roku i tak naprawdę te granice wewnętrzne na przykład obecnie są przywrócone na granicach pięciu państw i to nie zmieniło postaci rzeczy, w tym sensie nie zapobiegło co do zasady kryzysowi. Także również mechanizm ewaluacji Schengen istniał, czyli monitorowania bezpieczeństwa granic i on również nie był wystarczający do tego, aby kryzysowi zapobiec. Także wydaje mi się, że powinniśmy monitorować sytuację po prostu w państwach frontowych i wspierać je po prostu na zasadzie solidarności w tym, aby ich systemy były efektywne. No właśnie, znaczy mnie zastanawia, na ile to, co się wydarzyło w 2015 roku, to, co wydarza się w 2016, jest jakby przyczynkiem do jakiegoś rodzaju głębszej lekcji, no bo niewątpliwie jest tak, że kryzys migracyjny to jest coś, co znacząco przerasta też moce wszystkich straży granicznych chyba na świecie, ale to jest jednak pytanie o to, na ile w ogóle daje się całą tę rzecz porządkować. Na pewno, tak jak zaznaczyłam, sama Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej to za mało i wiemy, że najbardziej kontrowersyjnym elementem strategii unijnej migracyjnej jest kwestia reformy systemu azylowego, czyli kwestia przyjmowania uchodźców przede wszystkim, bo to rewizja systemu dublińskiego przede wszystkim. I tutaj obecnie toczą się ożywione dyskusje w Unii Europejskiej. Wiemy, że mamy konflikt między państwami co do tego, czy przyjmować, czy nie. Wiemy, że mamy umowę Unia-Turcja, która z jednej strony pozwoliła odciążyć państwa i Unię Europejską jako całą z tego ciężaru presji migracyjnej bezpośrednio na granicę. Natomiast ona sama w sobie też zakłada przyjmowanie uchodźców w systemie 1:1. W związku z tym wymaga dogadania się między państwami, jak ten system przeorganizować i obecnie dyskusja toczy się wokół projektu słowackiego, tak zwanej efektywnej solidarności. Nie ma na razie zgody co do kształtu ostatecznego tego projektu, natomiast na pewno jakieś porozumienie trzeba wypracować, ponieważ Unia nie może tylko i wyłącznie liczyć na to, że ktoś odciąży ją z tego problemu. Musi zbudować system sama wewnętrznie reakcji na kryzysy, bo inaczej w innej sytuacji po prostu system Schengen się nie obroni. Dziękuję bardzo, dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była ze mną w studiu. 14:32, za chwilę informacje. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reporterzy tok.fm. Dlaczego ten wyrok Trybunału nie został wprowadzony przez zespół, który został powołany między resortowy? On ma zająć się kompleksową sytuacją osób niepełnosprawnych w sposób bardzo kompleksowy. Co z wyrokiem? Ustalenia tego zespołu będą również podstawą realizacji wyroku. No ale ten wyrok powinien zostać zrealizowany już praktycznie 2 lata temu. My musimy teraz dokładnie skalkulować, jak również kwestie wypowiedzenia się innych resortów co do dalszych kompleksowych działań. Kompleksowość działań to jest bardzo ważna rzecz, ale ja pytam o te konkretne świadczenia. Reporterzy tok.fm. Będzie to potraktowane w sposób bardzo kompleksowy. Kwestia zrównania świadczeń to jest jakby inny temat. Natomiast to będzie kwestia kompleksowych działań wobec osób niepełnosprawnych w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zostanie on wdrożony w styczniu. Dziękuję. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Komisja zapewnia, że nie proponuje utworzenia Europejskiej Armii, nie będzie zapowiadać działań na to. Komisja spraw wewnętrznych będzie bowiem postanowiła, że chodzi o ułatwienie współpracy, które mocno jest w pewności. Dokonanie Unia nie odbiera kompetencji prawnych, to one będą definiować priorytety w dziedzinie obrony. Przeciwko obrony.
musisz do domu. Nie, żydowskich nie chcemy. Nie. Nie. Czyli były odliczane od deficytów, co ma przekonać kraje do poparcia pomysłu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 0 stopni na krańcach wschodnich do 8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, a w naszym studiu pan Andrzej Kulągowski, komornik sądowy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiamy teraz o Sądzie Najwyższym, a właściwie o roku Sądu Najwyższego, który wywraca, chyba śmiało tak można powiedzieć, wywraca rynek windykacji w Polsce do góry nogami. Windykacja wszczęta na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przedawnia się. To oznacza, że spod topora, tak obrazowo to ujmę, spod topora może uciec całkiem sporo osób, które do tej pory miały długi i były ścigane przez komorników. Dla firm windykacyjnych, dla komorników z kolei, może to oznacza całkiem spore kłopoty. Jedno wyjaśnienie na początek. Uciekło spod topora jest dobrym określeniem, natomiast bardzo trzeba to rozłożyć na elementy, dlatego że po pierwsze nie wszyscy. Sytuacja może być bardzo podobna, to znaczy bankowy tytuł egzekucyjny został sprzedany, tak to trzeba określić. Nabywca tego tytułu wchodzi w prawa banku i prowadzi egzekucję, oczywiście po uzyskaniu tak. To, co w tej chwili zrobił Sąd Najwyższy, uporządkował te sprawy, z tym, że jedno zastrzeżenie bardzo istotne. To, co powiedział Sąd Najwyższy, dotyczy spraw, które jeszcze nie trafiły do sądu. Jeżeli sprawy już trafiły wcześniej do sądu, jeżeli sąd nadał im klauzulę wykonalności, to orzeczenie do nich się nie dotyczy. I to jest bardzo istotna różnica. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jak do tej pory wyglądała kwestia przedawnienia takich wyroków? Takich tytułów, przepraszam. Tytuły generalnie przedawniają się z okresem 10-letnim. Natomiast każde wszczęcie i zakończenie, nawet bezskuteczne egzekucji w tym terminie, powodowało, że ten bieg przedawnienia był przerywany. Oznacza to dokładnie tyle, że od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego, na przykład jako bezskuteczne, ten termin zaczyna biec od nowa, kolejne 10 lat. Proszę pamiętać, że sam bank miał okres przedawnienia od momentu postawienia tej całej umowy, pożyczki czy kredytu w stan wymagalności, tylko 3 lata. A to przepraszam, to jeszcze dopytam. Czy to oznacza, że przy tym 10-letnim terminie przedawnienia danego tytułu wystarczyło wszcząć postępowanie, bez względu na to, jak ono zostałoby zakończone, i sam fakt wszczęcia tego postępowania ponownego na przykład oznaczał, że ten okres 10-letni liczymy od nowa? Tak. Bo jeżeli tak, to tak naprawdę ten okres można było przesuwać w nieskończoność. Dokładnie w nieskończoność, dlatego że później można te długi odziedziczyć, nawet po śmierci dłużnika. To jest bardzo prawidłowe rozumowanie. Tak, ten okres przedawnienia zaczynał się kolejnym okresem 10-letnim po każdym zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Czyli na wszelki wypadek, teraz oczywiście bardzo upraszczam całą sprawę, na wszelki wypadek, firma, która na przykład miała tytuł do długów jakiegoś dłużnika, wiedząc o tym, że ten okres na przykład zbliża się, do 7-8 roku, wszczynała postępowanie, robiła to bez żadnego przekonania, wiedząc nawet, że być może nie doprowadzi sprawy do szczęśliwego finału, ale dzięki temu sprawiała, że wszystko zaczynało, czas zaczynał biec od nowa. Dokładnie. Czyli kolejnych 10 lat, a nie 2, których brakowało do przedawnienia. Dokładnie tak. Warunkiem oczywiście było uzyskanie wcześniej klauzuli wykonalności. Za 10 lat mija, to już nic nie płacimy za żadne długi. No i rozumiem, że właśnie to orzeczenie sądu uporządkowało niejako tę sytuację, która rzeczywiście wydaje się dość dziwna. Znaczy tu musimy jakby wyjść od bankowego tytułu egzekucyjnego, który jest bardzo specyficznym dokumentem. Były to uprawnienia dla banku
z których wynikało, że bank nie musi w ogóle iść do sądu po to, aby z nami przeprowadzić proces o jakieś pieniądze, o niezapłacone rzeczy, tylko sąd nadawał klauzulę jakby bez sprawdzania czegokolwiek, mówię o treści umowy, ograniczając się do kontroli formalnej, czy była umowa, czy umowa jest prawidłowo podpisana, ostemplowana. Czyli absolutnie nie wchodzono w szczegóły tej sprawy? Absolutnie nie wchodzono w szczegóły tej sprawy. W związku z czym banki były no bardzo uprzywilejowane. Sąd, znaczy Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to uprzywilejowanie jest zbyt duże i już tego w tej chwili nie mamy. Natomiast te bankowe tytuły żyją, mają swoje własne życie i jeszcze raz muszę podkreślić, każda sprawa, która została w tej chwili wszczęta, prowadzona, trzeba ją patrzeć indywidualnie, ponieważ mamy kilka zupełnie niezależnych od siebie ścieżek, pomimo że początek jest taki sam. Jeżeli bank sprzedawał swoją wierzytelność i ta wierzytelność od momentu już wypowiedzenia umowy, postawienia jej w stan realizacji miała więcej jak 3 lata, to zgodnie z tym, co powiedział teraz Sąd Najwyższy, jednoznacznie, bo to był spór, w tej chwili mamy jednoznacznie, ta wierzytelność w tym momencie była przeterminowana. Co to oznacza przeterminowana, żebyśmy jeszcze się zrozumieli? To nie oznacza, że jej nie ma. Oznacza tylko, że dłużnik w drodze procesowej może podnosić to i jeżeli to zrobi, sąd nie zasądzi przeciwko niemu zwrotu kwoty, bo należność została przeterminowana. I proszę zwrócić uwagę, że to jest okres 3-letni. W związku z czym, jeżeli bank sprzedawał już takie przeterminowane, a ktoś to kupował, to wykorzystując sytuację, w której dłużnik nie stawia się do sądu, no bo wiadomo, że trzeba było nową sprawę o nadanie klauzuli na rzecz nowego podmiotu. Nie było podnoszone kwestia przedawnienia, a ona jest tylko na wniosek. Tak stanowią prawo. W związku z czym, jeżeli ktoś tego w stosownym momencie nie oprotestował, został prawidłowo powiadomiony, później już nie mógł do tego wrócić i przystąpił do długu, czyli uznał swoje zobowiązanie. Którego uznawać tak naprawdę nie musiał, gdyby zainterweniował w porę. I teraz pierwsza kwestia. To po części rozumiem efekt tego, iż sądy sprawdzały całą dokumentację tylko pod względem formalnym. Nie wpatrywały się na przykład w ten okres 3-letni, to raz. 2. Firmom windykacyjnym, przepraszam, że zarzucam komuś złą wolę, ale z drugiej strony myślę, że to jest jak najbardziej naturalna sytuacja. Niekoniecznie w tym momencie zależało na tym, żeby dłużnik w sądzie się pojawił. Tak, możemy przyjąć taki punkt widzenia, oczywiście. Kolejna kwestia. Pytanie, czy dłużnik, nawet jeżeli pojawiał się w sądzie, był świadom praw, które mu przysługują? No, ale to jest trudne pytanie, dlatego że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jest taka maksyma, która w moim przekonaniu, myśmy ją strasznie tak sponiewierali i ona odeszła gdzieś w zapomnienie. Nieznajomość prawa szkodzi. Ja zawsze staram się tłumaczyć wszystkim, czy to klientom kancelarii, czy w rozmowie z kimkolwiek, znajomymi, obcymi ludźmi we wszystkich możliwych miejscach, że powoływanie się na to, że ja nie wiedziałem, to jest takie bardzo śliskie, dlatego że w wielu przypadkach, a jeżeli mówimy już o na przykład wszczętej egzekucji, no nie prowadzi to do niczego dobrego. Jeżeli ja nie wiedziałem, a w postępowaniu egzekucyjnym sprzedano moje mieszkanie i ja dalej twierdzę, że ja nic nie wiedziałem, no to znowu, albo jest zła wola, spora niefrasobliwość w takim razie. Albo zła wola, czyli ja uważam, że skoro nie odbieram korespondencji, to no to niczego mnie to nie dotyczy, a życie toczy się dalej. Przepisy prawa jednoznacznie mówią, co się dzieje, jak się dzieje i tracimy majątek, cały czas będą przekonani, że ja niczego nie muszę, ja niczego nie wiem. Otóż musimy we własnym interesie, we własnej obronie, musimy działać. Jest to również sygnał takiego jasnego postawienia sprawy. Jeżeli jesteś potencjalnym dłużnikiem, no nie ma jeszcze tytułu, musisz działać we własnym interesie. Nie możesz tego zaniedbać. Dopiero znowu wracając do opery, z powrotem się spotkałem.
spotkałem z tym wielkim, wspaniałym teatrem działającym na wszystkie zmysły widza i słuchacza. Oznacza nie mniej więcej no, tylko tyle, że siły ma zamiary dla mnie, nie umiem wszystkiego zrobić. Operowy repertuar dla mnie jest bardzo wąski, bo to inaczej trzeba słuchać tego już, prawda? Ja nie mam takiej wprawy w czytaniu partytury, też wyszedłem z prawem, oby nie odprawiałem tego przez lata całe, ale zorientowałem się, że jeżeli biorę na warsztat operę włoską, no to rozumiem tekst, bo znam ten język i wiem, które miejsce są śpiewacy. Nie muszę patrzeć partytury, prawda? Więc to mam przewagę trochę, także wiedziałem, że mogę się obracać w kręgu opery włoskiej, opery takiej, którą kocham również, czyli bogactwem kostiumów działającym na widza, nikt się nie wziął za repertuar operowy współczesny, bo mnie to w ogóle by nie interesowało, aby zobaczyć ją w ulicach śpiewaków, prawda? To jakby cały ten sztafaż sztuczności jeszcze bardziej podkreślić chciałem. Chciałem właśnie też kostiumami w moich marzeniach operowych. No i czekiłem za, żeby to było lepsza komedia. I do tego składa, żeby to się też dobrze grało i dobrze przez to reżyserowało. I żeby było tak, wie pan, z nawiasem takie coś w cudzysłowie trochę, że ta opera tu jest tak zacytowana też, ze całą swoją właśnie, jak mówię, sztucznością i formą. Rozbudowaną baruch, te niekończące się arie barokowe, symfoniczne. I te moje takie marzenia, zamiary spiekły się z repertuarem teatru. No właśnie, jak to wystąpił z tym tytułem do mnie, tam z panem dyrektorem Nowakiem znamy się lata całe jeszcze właśnie ze Starego Teatru. Także on wiedział, gdzie uderzyć, żebym ja się poczuł pewnie. No plus wspaniały śpiewacy z Mariuszem Kwiecniem. No właśnie, jak to było tak, że pan rozmawiał z biskupem, z dyrektorem Nowakiem, ja rzeczywiście pan może zdradzić, powiedział, nie, 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 słuchaj, ale jak Kwiecień nie zaśpiewa, to ja tego nie robię. Ale odwrotnie, to chyba pierwszą tak gdzieś rozmowę odbył pan Kwiecień z dyrektorem, że oni już mnie, do mnie przyszli, mówią, ja będę śpiewał, a pan to wyreżyseruje, prawda? Także chyba odwrotnie to było, bo bardzo się jakby przekonałem, że to śpiewa. Myślałem, że to są bardziej kapryśne osoby ze względu na ten delikatny aparat, którym dysponują i którego nie mogą zepsuć. Mało, to są ludzie tak prości, tak fantastyczni, pomagający, no bo jeśli będą tego żądać i będą nudzić na próbach, żeby się nie wyeksploatować za bardzo, a ja tak muszę być taki ocenić. Ja i tak będą, co, nie wiem, jak to jest energia tego fragmentu. A oni nie zajdą na całość. Razem na całość. Co mnie zadziwi. Aktorska, jak to wygląda, domyślam się, że to jest kompletnie również inny świat niż nawet świat, w którym pan przebywał od czasu do czasu, czyli świat filmowy, gdzie gra się zupełnie odwrotnie. Wszystkim zwłaszcza w tego typu repertuarze, jako barokowa komedia, czasem farsowa, wręcz nawet, ja nie mówię tutaj jakieś pogłębień psychologiczne, jakieś analiza postaci, dokładna. Ja muszę operować w bardzo płytkim takim przedziale. Wesoła teraz żartuje sama z siebie, on żartuje z niej, on teraz komentuje, co będzie za chwilę się działo. O, muszę takimi prostymi jakby uwagami docierać, żeby oni, żeby tworzenie postaci nie przeszkadzało im warstwie muzycznej. To jest skorelowane. A czasem wręcz namawiam ich na takie żarty właśnie z opery. Do projektodawcy. Nie ma tam mowy o egzekucji, czyli tego, co było zawarte w poprzedniej ustawie, a w związku z czym zginął nam z pola widzenia kompletnie wierzyciel. Nie ma, nie istnieje wierzyciel, nie ma żadnych uprawnień, w ogóle nie istnieje w ustawie. W związku z czym ja traktuję ten projekt jako znakomity materiał do tego, żeby usiąść i na jego bazie uzupełnić po prostu o te rzeczy, które w moim przekonaniu, a myślę, że nie tylko w moim, należałoby do tej ustawy włączyć. Ale to chciałbym, żeby pan trochę precyzował jedną rzecz, żeby wyjaśnić. Czy to oznacza, że w tym projekcie, w tym nowym projekcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości tak naprawdę, no, nie wiem czy dosłownie, ale pozbawia się komorników prawa do windykacji, do przeprowadzenia tego typu czynności? To znaczy, oczywiście nie wprost, natomiast system,
który zostaje wprowadzony, mówimy na przykład o egzekucji. No jak komornicy są nieuczciwi, no to we dwóch różnych sprawach. Na co? Telewizor, no, sprzęty domowe. I mamy sytuację następującą, ale to nie jest tylko ta ustawa. Przepisy, które weszły we wrześniu, dyrektor i prezydent, kto by to nie był, to postępowania, jak uda się za dużo praw, ciąg możliwości, to jest ciąg. Powoduje, że tak naprawdę egzekucja z nieruchomości przestaje istnieć. A ta ustawa wprowadza, jeszcze jeden element, zapinający to wszystko. Nie będzie egzekucji z nieruchomości, chociażby dlatego, że do tej pory obowiązywała w moim przekonaniu słuszna zasada. Komornik zajmuje to, co jest posiadaniem dłużnika, a sprawą dłużnika i ewentualnego właściciela, prawdziwego właściciela, jest wykazanie, że te rzeczy nie są dłużnika, a od tego, żeby rozstrzygać o tym, to nie jest komornik, bo to jest urzędnik niższej rangi, ale sąd. W tej chwili, ale zgodnie z projektem, doskonale wiemy o tym, że ta zasada nie do końca się sprawdzała, bo te skandaliczne doniesienia dotyczące komorników, które się pojawiały, zasada się sprawdzała, przepraszam, tylko ja mówię o zajęciu, tak, ja mówię o zajęciu, a pan mówi od razu o sprzedaży, ja mówię o konsekwencjach tego zajęcia. Dla mnie jako dłużnika to jest tak naprawdę jedno i to samo. Dlatego, że jeżeli ja zajmuję u pana ruchomości, nawet samochód, cokolwiek, z tym był problem, ale idźmy dalej, zajęłem samochód i ten samochód jest zajęty. On może być w pana dozorze, pan go może dalej użytkować, on może być, nie wiem, przestawiony na parking, strzeżony, no to w zależności od sytuacji, ale nie mówimy o sprzedaży, nie ma zmiany właściciela. Tak, ale pan ma czas na to, żeby wykazać, że coś jest nie tak. Ale wiem o tym, że praktyka była bardzo różna. To było jeszcze coś innego, dlatego że tam wykorzystywano taki zupełnie anachroniczny przepis, który mówi o sprzedaży komisowej. To jest zgodnie z obowiązującym prawem obejście prawa, ja bym tak to nazwał. Ciekawe sformułowanie, tak, przyznaję. Sam wymyśliłem, ale bardzo dumny. Działa na wyobraźnię. Istniał rzeczywiście taki przepis, który mówił, że na wniosek wierzyciela można to dokonać sprzedaży w trybie komisowym. Czyli wstawiamy do komisji. To, co właśnie miało miejsce, to, o czym rozmawialiśmy, to, o czym pisały gazety, te sprzedaże nie odbywały się w tradycyjnej, takiej klasycznej licytacji egzekucyjnej, gdzie mamy ogłoszenia, mamy obwieszczenia, mamy wyceny wcześniej, wszyscy są powiadomieni, będzie taka sprzedaż, jest termin, godzina, warunki i tak dalej. I to było rzeczywiście, tak jak powiedziałem, powiedziałbym obejście prawa, ale ten przepis był, on istniał rzeczywiście. On odnosił się do kompletnie innej rzeczywistości, bo to jest przepis, który istniał 64 roku, więc wszystko nam się zmieniło oprócz przepisu. I teraz on został twórczo, w cudzysłowie oczywiście, zaadoptowany na potrzeby tej konkretnej sprawy. Ma pan rację. Ja czytając ten projekt odnosiłem wrażenie, że na bazie sławnego ciągnika, czyli sprawy z ciągnikiem i komornika, który zajął i sprzedał właśnie w trybie komisowym, to o czym mówię, ten ciągnik, powstała ta ustawa. Ta ustawa składa się, ten projekt ustawy składa się tak naprawdę z tych, tak jak powiedziałem, zakazów, czego komornikowi nie wolno. Ale przy okazji poszło tak daleko, że na przykład egzekucja z ruchomości jest kompletnie niewykonalna. To patrząc na teraz z drugiej strony, czy to może oznaczać, że tak naprawdę dłużnik, gdyby te przepisy w takim kształcie weszły w życie, to dłużnik tak naprawdę będzie się mógł czuć kompletnie bezkarny? W moim przekonaniu tak, dlatego że jeżeli dołożymy do tego inne elementy, na przykład to, że nie mogę szukać majątku dłużnika przed zawiadomieniem go o wszczęciu i wezwanie, żeby on wskazał taki składnik, który jest dla niego najmniej dolegliwy, jeżeli to połączymy razem, to dajemy dłużnikowi wystarczająco dużo czasu, żeby on, przepraszam, swojego majątku pozbył się, mówiąc prosto, i rozdysponował go. I to jest problem, który zrodził się z przepisów, które zostały zaproponowane, plus te, które już są. I w moim przekonaniu, zamiast egzekucji, czyli zamiast urzędnika, który będzie pilnował, żeby wyroki sądu były realizowane, będziemy mieli urzędnika, który będzie groził palcem i mówił dłużniku, słuchaj, albo ty się weźmiesz za siebie, albo my cię tutaj za miesiąc przyjdziemy i będziemy się egzekwować. No to
co jest. Miesiąc jest bardzo długo. No i znowu mam takie wrażenie, oczywiście pamiętając o tym, że to jest tylko projekt, on jeszcze może ulec wielu, wielu zmianom, że tak naprawdę to może być doskonała furtka rzeczywiście dla cwaniaków, którzy będą wiedzieli, jak sobie przez ten miesiąc z pewnymi problemami poradzić. Natomiast no, ci uczciwi obywatele, którzy z jakichś powodów wpadli w tarapaty, nie spodziewam się, żeby oni w ciągu miesiąca na gwałt wyprzedawali swój majątek. No, zapewne będą czekać na tego komornika przez ten miesiąc grzecznie, no i z poczuciem tego, że zaraz coś im nie pod warunkiem, że nic nie mają. Pod warunkiem, że już nic nie mają, będą grzecznie czekać i cierpliwie. Znaczy, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. W moim głębokim przekonaniu komornik sądowy to nie jest instytucja, która ma w pierwszym jakby swoim zadaniem wyciągać od dłużnika pieniądze. Ale pierwszym zadaniem komornika, wracając do tych patologicznych zachowań, no taki obraz trochę się pojawił. Czy pamięta pan sprawę mamy Magdi z Sosnowca, czyli sławną sprawę, w której matka zabiła córkę tam i media zajmowały się tym przez rok. Sprawą ciągnika zajmujemy się już 3 lata. To jest jedna sprawa na 10 milionów spraw rocznie, które prowadzą komornicy. Ja rozumiem, że bulwersująca, że można na podstawie tego wyciągać własne wnioski i wizje, jak robić. Tylko jeżeli chcemy wprowadzić przepis, który ma obowiązywać nas wszystkich, pana, mnie, bo to przepisy wbrew pozorom mogą dotyczyć każdego z nas niestety. I to musimy sobie zdawać sprawę. Dotyczą również wierzycieli. Jak pan jako wierzyciel, który prowadzi działalność gospodarczą, nie otrzymuje pieniędzy od swoich kontrahentów. Jak pan się czuje, kiedy nie może pan liczyć nawet na tego komornika, pomimo